dzisiaj porozmawiamy o architekturze i o studiowaniu architektury na Krakowskiej Akademii. Ja nazywam się Maria Petri i razem z magistrem Iwańczukiem prowadzimy razem ćwiczenia z urbanistyki pod czujnym okiem pani profesor Elżbiety Przesmyckiej. Mikołaj? Dzień dobry, moje nazwisko Mikołaj Iwańczuk. Razem z Marią Petri prowadzimy zajęcia z urbanistyki. Z nami są również dzisiaj studenci. Pani Katarzyno. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Cieślak i jestem studentką drugiego roku na kierunku architektura. Dzień dobry, a ja nazywam się Rafał Burtan i również jestem studentem Krakowskiej Akademii na Wydziale Architektury. Jesteśmy już w takim miłym momencie tego semestru, że Państwo oddali swój projekt i możemy zupełnie luźno porozmawiać o architekturze. Państwo się nie będą stresować, ani my nie będziemy czuli, że wywołujemy Państwa jakoś bardzo do odpowiedzi. Dlatego chciałabym zacząć może zacząć od takiego początku, czyli skąd u Państwa pomysł na architekturę? Jaka była Państwa pierwsza styczność? Kiedy pomyśleliście, że o wow, to jest coś, co mnie interesuje, to jest coś, w czym chciałabym lub chciałbym się sprawdzić, coś, czego chciałbym się nauczyć? Co macie Państwo do odpowiedzenia na moje bardzo otwarte pytanie? Moja droga do architektury nie była taka oczywista, ponieważ w liceum jeszcze nie myślałam w ogóle o tym, żeby pójść na architekturę. To narodziło się dopiero zupełnie przypadkowo, znacznie później. Tak naprawdę pierwszą myśl miałam podczas pandemii, gdy zostaliśmy zamknięci w naszych czterech ścianach. Dodatkowo jeszcze bliska mi osoba zaczęła poruszać się na wózku inwalidzkim przez krótki, na szczęście okres czasu i zobaczyłam wszystkie aspekty po prostu takiej przestrzeni, która nie jest przyjazna dla takich osób. I wtedy pomyślałam, jeszcze będąc tak naprawdę zdołowana tym zamknięciem, co jeszcze dawało mi takiego jakby powera w dzieciństwie. I tutaj właśnie cofamy się do takich moich najmłodszych lat, gdzie właśnie bawiłam się w architekta. Ja totalnie to zagubiłam potem przez te kolejne lata. I myśląc właśnie podczas pandemii, co jeszcze mogłabym zrobić właśnie w tym kierunku, bo mieliśmy całą masę wolnego czasu przez ten lockdown, pomyślałam o architekturze. Zaczęłam sprawdzać możliwości, zapisałam się na kurs rysunku. Następnie otrzymałam informację od osoby, która studiuje tutaj na wydziale, jak to wygląda od środka. I tak naprawdę cały czas jeszcze nie byłam pewna, czy to będzie ta droga, ale chciałam spróbować, bo myślę, że warto. I tak znalazłam się tutaj. To jest bardzo ciekawe, co pani mówi o tym takim dziecięcej fascynacji architekturą, bo myślę, że wszyscy trochę mamy jakieś takie wspomnienie. Ja na pewno mam, jak robiłam rzuty w paincie różnych pomieszczeń, bardzo dokładne. Proporcje powiedzmy nie były może świetnie zachowane, ale mam takie właśnie wspomnienie takich rysowania prostokącików i zakoloryzowywania ich. I to było chyba takie moje pierwsza taka osobista styczność w ogóle z architekturą, więc rozumiem panią w pewnym sensie. Nie wiem, czy pan Rafał ma podobne wspomnienia, odczucia. U mnie to troszkę inaczej wyglądało, z tego względu, że jak byłem dzieckiem i na przykład jeździłem z tatą na jakieś dłuższe trasy, to właśnie ja jako ten pasażer patrzyłem przez to okno i tak oglądałem te wszystkie domy, te okoliczne właśnie budynki i tak naprawdę nic mi się nie podobało i tak pytałem się taty, dlaczego to jest takie brzydkie, czemu to tak wygląda? I tak naprawdę za każdym razem gdzieś to mnie bardzo nurtowało i tak naprawdę jak rodzice zauważyli, że dobrze rysuję jako dziecko, zapisali mnie na taki kurs, tylko to był bardziej kurs artystyczny, czyli rysowałem ludzi, jakieś grafiki, martwe natury. Nagle zobaczyłem taką grupę obok mnie i nagle ktoś mi powiedział, że to są architekci, że oni studiują na architekturę. I tak przyglądałem się, co oni tak naprawdę robią. Właśnie widziałem jakieś takie ciekawe bryły, jakieś przestrzenne rysunki i tak się zaciekawiłem i stwierdziłem, że chciałbym tego spróbować. I tak naprawdę rysowałem tam parę lat, ale temat ucichł. I ten taki wybór, powiedzmy, po maturze, to był bardzo, bardzo jakby trudny okres dla mnie, bo
jakby pomysłów w głowie było bardzo dużo. Jakby myślałem o jakichś kierunkach typu grafika, ASP. Tak naprawdę gdzieś ta architektura siedziała z tyłu głowy, ale jakby nie byłem przekonany, aż w końcu stwierdziłem, kurczę, trzeba tego spróbować i myślę, że aktualnie dla mnie to jest idealny wybór. Gdzieś połączyłem te wszystkie takie dziedziny, gdzie chciałem to pójść i się bardzo cieszę, że aktualnie tutaj jestem. Bardzo ciekawe, co powiedział pan Rafał o jego fascynacji architekturą i o jakości przestrzeni w Polsce, bo wszyscy mamy chyba podobne doświadczenie, że ona pozostawia wiele do życzenia i naprawdę wciąż potrzebujemy bardzo wiele dobrze wykształconych osób, które naprawią to, jak wygląda nasza rzeczywistość. Moja przygoda z architekturą zaczęła się bardzo wcześnie, tak mi się wydaje przynajmniej, a mianowicie od klocków Lego. Całe godziny spędzałem budując z nich różne konstrukcje i to gdzieś płynnie przeszło w rysowanie przekrojów przez zamki, przez samoloty. Właściwie to mi zostało już aż do liceum, kiedy ten wybór architektury był absolutnie oczywisty. Natomiast jak jesteśmy przy studiach i przy tym, jak się wszyscy znaleźliśmy na studiach architektonicznych, jak zaczęliśmy swoją przygodę z architekturą, to ja bym z kolei chciał Państwa zapytać, jak wyglądała weryfikacja Waszych oczekiwań związanych ze studiowaniem architektury po tym, jak dostaliście się na uczelnię. Czy coś Was zaskoczyło, czy coś Was rozczarowało? Jak wyglądała konfrontacja waszych oczekiwań z rzeczywistością? Mnie na przykład bardzo zaskoczył inny tryb nauki, bo tak naprawdę jak w liceum się uczyliśmy od poniedziałku do piątku i gdzieś ta kartkówka się pojawiała powiedzmy po 2 tygodniach, to tutaj ten tryb jest troszkę inny, że jednak tak naprawdę płyniemy tą wiedzę przez cały semestr i ona jest potem weryfikowana projektami, tutaj egzaminami, ale jest bardzo podobnie. I tutaj właśnie nauczyciele też mają jakby inne spostrzeżenie na to, jak się naucza, i każdy troszkę ma troszkę indywidualne podejście do nas, i tak i uczymy się bardzo dużo. Właśnie, jak już jesteśmy przy tym projektowaniu, to może przybliżyliby nam Państwo też, jak wygląda Wasz proces projektowy, czyli jak wyglądają zajęcia, bo wydaje mi się, że ćwiczenia z projektowania u nas na uczelni są o tyle ciekawe, że bardzo staramy się mieć z Państwem dużo kontaktu, dużo rozmów, dużo korekt. Tak, to my to tak przynajmniej widzimy jako prowadzący. Ja chciałabym zapytać Państwa, jak to u Was wygląda, jak się rozpoczyna ten proces i jak to powiedzmy płynie przy tym przez cały semestr z kulminacją, stresem i oddaniem projektu na samym końcu. Tak, zdecydowanie ten ostateczny okres to jest taka kulminacja i stres, tak jak pani powiedziała, ale zaczyna się bardzo przyjemnie. Także tutaj poznajemy temat projektu, czy grupą, czy też w mniejszych grupach osobiście odwiedzamy miejsce, które będziemy projektować, zapoznajemy się z kontekstem. Jest to niezwykle ciekawe, robimy zdjęcia, żeby jak najwięcej wchłonąć z tego miejsca. Następnie przystępujemy do pracy. I tutaj też zawsze początkowe koncepcje, czy to właśnie związane z urbanistyką, czy z takim projektowaniem właśnie kompozycyjnym, z kompozycją architektoniczną, jest w sumie podobne. Proponujemy pewne układy, które wynikają z naszych przeprowadzonych analiz, komunikacji, istniejącej zieleni, istniejącej zabudowy. Także tutaj zawsze mamy taką zabawę bryłami tak naprawdę. Dużo korzystamy z modeli takich ćwiczeniowych. Potem to ewoluuje tak naprawdę często z zajęć na kolejne zajęcia. Trochę to się zmienia. I bardzo miło jest mi zawsze powrócić już na samym końcu projektu do tych pierwszych szkiców, które też wykonujemy, żeby zobaczyć, jaką drogę przeszliśmy i jak to po prostu ewoluowało. Korekt mamy naprawdę dużo i ten kontakt jest skrócony tutaj z prowadzącymi. Myślę, że każdy ma zawsze wiele pytań. Przynajmniej tutaj starają się Państwo odpowiadać na wszystkie nasze pytania, co mam nadzieję, że też Państwa nie zamęczamy za bardzo.
Jeśli chodzi też właśnie o takie współpracę, to część projektów wykonujemy samodzielnie, a część wykonujemy w grupach. Ja osobiście bardzo lubię też te grupowe projekty, ponieważ to jest też takie zderzenie dwóch światów tutaj w grupach. Myślę o parze, bo tak naprawdę wykonujemy projekty w dwie osoby. Jeśli już przechodzimy do takiego momentu, gdzie już wszystko się nam ukształtowało, zaczynamy myśleć nad wykończeniem tego wszystkiego, czyli przedstawieniem tego, czy w postaci jakichś właśnie modeli, które będą bardziej już przedstawiać naszą końcową wersję, czy w postaci plansz. I tutaj mam ze sobą taki jeden owoc naszej pracy. Może się przybliżę, żeby pokazać. Z jednego z przedmiotów, gdzie staraliśmy się pokazać tutaj skosy dachów. I tak naprawdę to robienie modeli nas bardzo cieszy. Tutaj widzimy po prostu, że z takiego nawet płaskiego rysunku powstaje forma i to działa przestrzennie. Też to, co jest niezwykle istotne, to to, że cały czas myślimy o tym, że projektujemy dla ludzi, nie projektujemy dla siebie, żeby postawić jakiś sobie pomnik. Tylko temu służą nasze wszystkie analizy, żeby wpisać się jak najlepiej w kontekst i zaprojektować dla użytkowników. I myślę, że udało mi się tutaj przybliżyć ten proces. Jest Pani świetną wizytówką naszych zajęć, naprawdę, bo zgadzam się z tym, co Pani mówi i jestem bardzo szczęśliwa, że tak Pani, myślę, że mogę mówić Państwo, bo wiem, że Państwo pracujecie razem i macie podobne spojrzenie na architekturę i to jest też coś, co my, na czym nam, bo szczerze też mogę trochę powiedzieć za Mikołaja, na czym nam zależy, czyli żeby pobudzić Państwa wrażliwość, nie tylko tę wrażliwość, powiedzmy, estetyczną, prawda, ale też takie poczucie odpowiedzialności za to, co się buduje, za to, że właśnie buduje się dla ludzi, że osoby z niepełnosprawnościami są równoważnymi użytkownikami tej architektury, którą my chcemy proponować. Więc cieszę się, że Państwo tak to rozumiecie, bo tak mi się też wydaje, że widzicie to, rozumiecie to i staracie się to w jak najlepszym stopniu wykorzystać w swoich projektach. Tak, wydaje mi się, że z tego, co pani Katarzyna powiedziała, też bardzo jasno wynika, że nasz zawód jest bardzo złożony i interdyscyplinarny. A na sukces składa się mnóstwo rzeczy, ale też to, co istotne, jakby zawsze projektujemy, nawet jeśli budynki, które państwo projektujecie, są pewną fikcją, a zbliżoną do rzeczywistości, ale fikcją, to jednak projektujemy w kontekście, który istnieje. A z racji tego, że studujemy w Krakowie, to są jakieś lokalizacje krakowskie, zazwyczaj bardzo ciekawe, tak nam się przynajmniej wydaje. A druga istotna rzecz to jest to, że pracujecie nie samodzielnie, ale pracujecie, czy nie indywidualnie, może tak to nazwijmy, ale pracujecie jednak w parach. Nasz zawód z racji stopnia skomplikowania budynków, które projektujemy, wymaga tego, żebyśmy zawsze pracowali w teamie, w zespole. I też staramy się od samego początku was do tego przyzwyczaić. Musicie się w tych zespołach ścierać, musicie walczyć o swoje zdanie. I tak chciałem trochę was podpytać, z racji tego, że ten proces projektowy zaczyna się od jakichś pierwszych szkiców, później jest jakaś praca 2D, być może też odręczna, być może w jakimś programie komputerowym, później zrobienie modeli. Chciałem was zapytać, która z faz projektowych jest Wam najbardziej bliska i w której się najbardziej odnajdujecie? Jakbyście mogli troszeczkę rozwinąć ten wątek. Może Pani Rafale? Myślę, że ta faza koncepcyjna jest jakby dla mnie najciekawsza, bo im więcej czasu poświęcimy, tak naprawdę mamy lepsze wnioski i ten projekt może być dużo, dużo lepszy, jeśli przyłożymy właśnie uwagę tutaj do kontekstu historycznego czy urbanistyki danego miejsca. Myślę, że dużo, dużo jest takich ciekawych faz. Na przykład moja najbardziej nie lubię fazy końcowej, gdzie te terminy nas gonią i trzeba skończyć wszystko na czas. I to jest taki największy u mnie problem, to terminowość. Ale z czasem, z każdym projektem tutaj lepiej to wychodzi. I mam nadzieję, że do końca właśnie studiów to już to opanuje i już nie będzie żadnych problemów, że jakieś wydruki w ostatni dzień czy inne takie studialne tutaj sprawy.
No niestety trochę dyscypliny jest niezbędne na tych studiach, a zwłaszcza, że to nie jest jeden projekt, który opracowujecie w trakcie semestru, jeden z kilku. A więc niestety te umiejętności organizacyjne też nie są bez znaczenia. A chciałem jeszcze zapytać panią Katarzynę, czy pani ma jakieś takie pole, na którym pani się czuje szczególnie dobrze, pole projektowe? Również nie lubię końcowej fazy, to od razu przeznaczyć, bo ja zawsze zafiksuję się na jakimś punkcie i ciężko jest mi przebrnąć dalej. Myślę, że to jest też taki mój minus, ale faza samych koncepcji i dochodzenia do tego, jak to powinno funkcjonować, sprawia mi właśnie, podobnie jak Rafałowi, bardzo dużą przyjemność, wykonywanie analiz i tak dalej. To jest dość super. Jak to wygląda u Państwa? Być może trochę odwrócę pytanie. Czy jest coś, co Państwo lubicie projektować bardziej, coś mniej? Jakie są Państwa preferencje projektowe? Ja myślę, że ja bardzo lubię, najlepiej też czuję się w architekturze, powiedziałabym, residential. Bo jednak projektowanie domów jest, czy nawet mieszkań, jest mi bardzo bliskie. Lubię kontakt z człowiekiem, lubię ułatwiać mu życie w najbardziej nawet subtelnych jego aspektach. I to jest jakby taka moja nisza, którą najbardziej lubię. A wiem z kolei, że to nie jest częste, a może nie tyle nie częste, co nie zawsze się powtarza. Bo dużo moich znajomych ma dokładnie odwrotnie. Mam koleżankę, która pracuje w zawodzie, mamy bardzo podobne spojrzenie na architekturę, wręcz takie samo. I ona mówi, że ona nie jest w stanie tego znieść w ogóle takiej projektowania domów, projektowania dla osobnych klientów, że ona lubi tylko biurowce i hotele i w ogóle nic innego jej nie interesuje. Więc to jest też bardzo ciekawe, że w pewnym momencie jednak ta indywidualność się jakoś. I to, w czym czujemy się lepiej, no, przeważa i bardzo wpływa na to, w jakiej, może nie branży, ale co projektujemy, jak projektujemy. Myślę, że Państwo jesteście na początku jeszcze takiego trochę odkrywania, do czego Was najbardziej ciągnie. I myślę, że to jest super moment właśnie na sprawdzanie, na trochę stawianie sobie wyzwań. I wychodzenie ze strefy komfortu. Nie wiem, jak Mikołaj, czy Mikołaj, ty jesteś team dom? Wiesz, to ty mi bardzo utrudniłaś odpowiedź na to pytanie, bo mi po prostu ukradłaś odpowiedź. Chciałem powiedzieć dokładnie to samo, czyli kontakt z indywidualnym klientem jest zawsze specyficzny w dobrym tego słowa znaczeniu, bo feedback jest dużo bardziej nasycony emocjami, zwłaszcza jak się projektuje właśnie mieszkanie, dom. Natomiast jeśli muszę powiedzieć coś innego, to u mnie byłyby to też konkursy. Konkursy są takim szczególnym wydarzeniem w życiu architekta, kiedy się trochę odklejamy od bieżących, od tej bieżączki projektowej i możemy trochę się unosić nad ziemią, trochę pozwolić fantazji i wyobraźni płynąć. I to jest zdecydowanie coś, co bardzo, bardzo lubię i jakby konkursy mi towarzyszą od samego początku przygody z architekturą, już na studiach starałem się startować w konkursach, do czego was również zachęcam, bo to jest faktycznie świetny sposób na rozwijanie wyobraźni i wrażliwości architektonicznej i przede wszystkim no, taki dreszczyk emocji też temu towarzyszy. A więc tak to by wyglądało u mnie. Ja bym chciał Was zapytać z kolei o to, czy na tych studiach, ale niekoniecznie mówimy tutaj teraz o konkretnym projektowaniu czy konkretnych zajęciach, ale na studiach jako pewnym nowym etapie Waszego życia, czy coś Was zaskoczyło? A zwłaszcza, czy coś Was zaskoczyło pozytywnie? Czy fakt, że zmieniliście być może miejsce zamieszkania, przeprowadziliście się do nowego miasta i rozpoczęliście jakby zupełnie nową przygodę, czy w jakiś sposób wam przemeblował myślenie i sposób życia. Zdecydowanie tak. Ja powiem szczerze, że oprócz takiego, że nauczyłam się faktycznie rysować przed tutaj dołączeniem do wydziału, to nie malowałam nigdy farbami. I
Przychodząc tutaj na wydział, po prostu trafiłam na taki przedmiot. To było takie, jakby, może nie do końca zaskoczenie, bo spodziewałam się tego, ale miałam taką małą barierę, czy jestem w stanie to przekroczyć. Tak samo było z rzeźbą i obie dyscypliny bardzo polubiłam. Co jeszcze mogłabym dodać? Tak naprawdę zaskoczeniem też dla mnie było to, że my każdego projektu bronimy. Mamy prezentację, my po prostu mamy tutaj dyskusję, my musimy umieć to obronić. I to też był taki trochę szok, bo myślałam, że być może oddajemy projekty, ktoś to ocenia, otrzymujemy ocenę. A tutaj tak nie do końca wygląda. My musimy być świadomi tego, co projektujemy. Myślę, że Rafał pewnie masz podobnie. Ja bardzo podobnie mam, ale mnie pozytywnie zaskoczyło właśnie podejście tutaj nauczycieli prowadzących tutaj projektowanie. Na przykład u mnie prowadzący pan profesor Ingarden, gdzie naprawdę dużo jestem w stanie wynieść. Rzadko trafiłem w życiu na takich nauczycieli z pasją, gdzie oni tą wiedzę przekazywali niesamowicie. Ja po prostu tą wiedzę chłonę na tych studiach. W życiu może jeden taki nauczyciel by się trafił, a tutaj mam wrażenie, że prawie każdy, myślę, że każdy nauczyciel robi to z pasji i super, super się tutaj czuję. Ja mam takie pytanie jakby do Państwa, czy Państwa jakby praca zawodowa zmieniło się jakby postrzeganie po studiach? Czy jakby studia miały jakieś wielkie znaczenie w Państwa życiu? To nie, może ja zacznę. Ja mam takie wrażenie, że jeśli uprawiamy ten zawód aktywnie, a tak jest zarówno w przypadku Marysi, jak i moim, to my trochę nie wychodzimy z tej pracy nigdy. To jest ten typ profesji. Więc odpowiadając na pytanie, zdecydowanie tak. Gdziekolwiek jestem, czy to jest przerwa na jedzenie w pracy i idę, przechodzę przez Kazimierz, na którym mam pracownię, czy to jest wyjazd gdzieś za granicę, no to trochę z uporem maniaka cały czas przypatruję się budynkom, rozwiązaniom, detalom i no, nie da się tego już ignorować po prostu. Jakby raz jak się w to wdepnie, tak mówiąc brzydko, to już zostaje z nami. I trochę patrzymy na świat przez pryzmat architektury, przez pryzmat tego, jak coś jest zaprojektowane, jak coś działa, czy działa dobrze, czy działa źle. I myślę sobie o moich wyjazdach wakacyjnych, czy zagranicznych, czy jakichkolwiek innych, to tak naprawdę one są bardzo często się gdzieś kręcą wokół miejsc architektonicznych, które chcę zobaczyć. A więc jeśli ma się do tego serce, to wydaje mi się, że to bardzo zmienia sposób patrzenia na świat, jak najbardziej pozytywny sposób. Znaczy, mi jest z tym osobiście bardzo dobrze. Nie wiem, jak Marysia, czy ty też Ja tak. bardzo podobnie do ciebie i też uwielbiam patrzeć na budynki, jak spaceruję. To jest po prostu, uwielbiam po prostu mieć powyżej wzrok niż normalnie. I to jest, i szukać inspiracji. Więc myślę, że to na pewno to jest właśnie to wdepnięcie, o którym mówisz. To po prostu, że nie da się nie myśleć o tym cały czas mimo wszystko. To po prostu już zostaje w tobie i nie można się tego pozbyć. I ja myślę, że to jest wbrew pozorom piękne, że to nie jest taki męczący rodzaj przebywania w pracy cały czas, że to jest, powiedzmy, jakiś taki dodatkowy poziom wrażliwości, który się nabywa. A jeśli chodzi o studiowanie i to, jak to wpłynęło na mnie, to ja myślę, że ja mam trochę takie poczucie, że żałuję trochę, że na studiach starałam się już być dojrzałym architektem. I tak trochę właśnie, bo wydaje mi się, że studia są super momentem, żeby tak trochę w cudzysłowie odpiąć wrotki i trochę poszaleć projektowo. Że potem rzeczywistość bywa naprawdę brutalna i nieważne, czy projektuje się olbrzymie wieżowce, czy projektuje się małe mieszkania, jest bardzo dużo restrykcji. I ja po prostu miło wracam do projektowania na studiach, gdzie te restrykcje są tak naprawdę tylko i wyłącznie mojej wyobraźni, moich umiejętności. Oczywiście, powiedzmy, jakieś konstrukcyjne, bo to też nie chodzi o to, żeby Państwo projektowali coś kompletnie od czapy, ale właśnie jakaś taka wolność myśli i żeby pokazać to w jakiś bardziej twórczy sposób.
Więc ja myślę, że do tego bym trochę Państwa zachęcała i myślę, że my jako prowadzący czekamy trochę na te Państwa takie może szalone pomysły Ale wizjonerskie. może też. Proszę? Może taki troszkę młodzieńczy bunt w tym wszystkim. Trochę coś takiego i bo ja myślę, że to jest coś, który właśnie ten moment na studiach, że można próbować na maksa i bo naprawdę projekty bardzo zachowawcze, to jeszcze się Państwo naprojektujecie czegoś takiego. Nie chcę tu brzmieć jak jakiś buntownik potworny, którym nie jestem oczywiście, ale na pewno chciałabym, żeby ja osobiście żałuję, że nie podejmowałam większego ryzyka projektowego na studiach i teraz mogę sobie to robić w zeszyciku tylko. Miejmy, może nie. Skoro jesteśmy w takiej sekcji dobrych rad, ja też się zastanawiałem nad tym trochę przed naszą rozmową, czy jest coś, co mógłbym Państwu, ale też tym, którzy dopiero będą studiować architekturę, poradzić. A mi się wydaje, że to, co jest ważne, to jest, zabrzmi banalnie, ale rozwinę trochę tą myśl, to jest otwarcie głowy maksymalnie. Ale przez to, że my projektujemy w bardzo różnej skali, bardzo różne rzeczy, i budynki są w większości przypadków dla ludzi. Gdzieś się ocieramy tutaj jakiś taki humanizm w najlepszym tego słowa znaczeniu. A to tak naprawdę to, jak dobre będą nasze projekty, jest trochę wypadkową sumy naszych wszystkich wrażeń, książek, które przeczytaliśmy, filmów, które widzieliśmy, miejsc, które odwiedziliśmy i oczywiście budynków, które poznaliśmy. A wydaje mi się, że dobry architekt to jest taka osoba, która ma bardzo pojemne wnętrze, wypełnione właśnie tymi wszystkimi klockami, z których może składać fantastyczne rzeczy na końcu. Więc jakby starajcie się jak najwięcej wchłaniać rzeczywistości, ale na absolutnie różnych poziomach, też wychodząc poza architekturę. Dlatego, że to, co powiedziała Marysia, jakby będziecie jeszcze mieli okazję do konfrontacji z urzędami, z opisami technicznymi, z inwestorami, którzy tną wam budżet. Natomiast to, co jest istotne w tym momencie na studiach, to mam nadzieję, czego próbujemy was z sukcesem nauczyć, to jest jakiś sposób myślenia. Bo projektowanie jest bardziej sposobem myślenia niż znajomością prawa, czy statyki, czy materiałów. To jest jakby trochę wtórna sprawa, której na pewno się nauczycie w swoim życiu zawodowym. Tutaj jakby chciałem od razu was zapytać, jak sobie wyobrażacie to swoje życie zawodowe za parę lat? Czy macie jakieś wyobrażenia, jakieś lęki z tym związane? Jakieś oczekiwania być może? Ktoś chętny? Lęków jest dużo. Ja na przykład miałem próbę pracy w biurze na pierwszym roku i powiem tak, że źle to wspominam. Myślę, że na głęboką wodę się troszkę wrzuciłem, ale tak po drugim roku myślę, że warto gdzieś już spróbować. Ta wiedza jest dużo większa, ale czy ja chcę, co ja będę robić jeszcze tak? Czy chcę iść do biura jakby konkretnego, robić na przykład mieszkaniówki? Jeszcze nie wiem, czy biurowce, jeszcze nie mam dla tego pojęcia. Jestem tak naprawdę na początku tej drogi. Mam takie marzenie wewnętrzne, żeby robić rzeczy wielkie. To jest moje marzenie i Bardzo słusznie, panie myślę, Rafał. że będę próbował z całych sił dążyć do tego. Jak wyjdzie, zobaczymy za parę lat. Ale taki cel mój wewnętrzny troszkę, żeby coś osiągnąć, tak. Nie wiem, jak Pewnie. Kasia to wygląda. Ja już w tym momencie czuję, że się mocniejsza w projektowaniu takiej bardziej przestrzeni dla większej grupy osób. Czyli nie stricte mieszkaniówka, chyba że jakieś właśnie większe osiedle, tylko bardziej czy budynki użyteczności publicznej, czy przestrzenie po prostu miejskie. To mi sprawia większą przyjemność. Czy mam jakieś oczekiwania? Szczerze powiedziawszy, nie, ja się na razie daję ponieść, ale jeszcze chciałabym wrócić do tego, co powiedział pan magister o tym, że jesteśmy wypadkowo po prostu tych naszych doświadczeń, które zbieramy, czyli tych wszystkich bodźców, które odbieramy. Widać to po naszych wyjazdach z kołem naukowym. Bardzo to widać, bo staramy się wyjeżdżać tutaj z kołem naukowym Chaos 07, który działa przy wydziale, w różne miejsca. Mniej więcej to jest albo
początkiem semestru zimowego bądź końcem semestru letniego. To już w zależności, jak tam uda się nam to zorganizować. I bardzo ciekawym przykładem było to, o czym nawet rozmawialiśmy wczoraj podczas spotkania koła, że będąc w tym roku w środku maja w Berlinie, złapaliśmy tyle inspiracji, że pod wpływem tego kilka osób zmieniło swoje projekty. Może nie zupełnie, ale wzięło po prostu części z tego. A odwiedziliśmy oprócz Berlina też Oslo. Na przełomie października, listopada wybieramy się na Biennale w Wenecji. Także to jest też kolejna fajna opcja, którą tutaj oferuje nam Wydział i właśnie koło House 07. Także tutaj na pewno wszystkich będę zawsze zachęcać, bo działamy tutaj na wielu płaszczyznach. Czy braliśmy udział w projekcie Chmura, który był też organizowany przez biuro Kęgokuma. I to było też dla nas bardzo, bardzo odkrywcze, takie spotkanie się z materiałem. Myślę, że Rafał też brał udział, więc potwierdzi moje słowa, że tutaj odkryliśmy pewnego rodzaju tworzenie takiej rzeźby przestrzennej. My tak naprawdę ją składaliśmy, bo jakby proces projektowy należał do naszych starszych kolegów ze studiów, ale było to niesamowite po prostu brać udział w czymś takim i namacalnie składać, budować własnymi rękami tę rzeźbę w Muzeum Manga w Krakowie. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym kiedyś, że któryś z Państwa powiedział, że to był w ogóle pierwsza styczność na naszym wydziale. To chyba była Pani Kasiu, prawda? Tak, zgadza się. Ja dokładnie pamiętam, to był mój pierwszy dzień tutaj na wydziale. Mieliśmy to oficjalne powitanie i zaczęło się coś dziać tutaj pod budynkiem D. Duże zamieszanie jakiejś właśnie części z drewna klejonego. Dużo osób, to byli studenci, potem jak się okazało prowadzący i też postronne osoby, które pewnie dołączały do tego procesu budowania tej rzeźby pod wydziałem, która później właśnie kolejny raz została złożona i podwieszona w Muzeum Manga. Także to było dla mnie no, niesamowite. Patrzeć, że tak naprawdę powstaje coś przy współpracy tylu osób. Także faktycznie to jest coś, czego na pewno nie zapomnę. Tak, współpraca wielu osób, którą pani wymieniła, myślę, że jest czymś, na co bardzo zwracamy uwagę. Tak, też nawet na ćwiczeniach z urbanistyki, gdzie podzieliliśmy państwa właściwie w pary, ale te pary miały pracować z drugą parą. I ten pierwszy moment tej takiej właśnie idei miał odbywać się w tych czwórkach, żeby państwo potrafili zderzyć się z inną myślą, z innym podejściem do projektowania i tak dalej. Więc ja chciałam jeszcze zapytać, trochę może wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy jest coś, co Państwu sprawiło wielką trudność? Coś, czego się nie spodziewaliście, jeśli macie w ogóle siłę i ochotę o tym rozmawiać, czego się nie spodziewaliście, a co Was tak trochę, może nie tyle zmartwiło, co sprawiło Wam właśnie jakiś kłopot, jakąś trudność na tych studiach? Myślę, że to były kompromisy jakby w pracy w dwie osoby, że tak naprawdę każdy ma fajne pomysły i w końcu trzeba wybrać tą jedną decyzję, w co idziemy w danym projekcie. I pierwsze kłótnie, pierwsze właśnie takie spróbowanie kompromisu w tym wszystkim, no trudne to było, ale po jakimś czasie już się dwie osoby dogadują. Aktualnie pracowałem ten sam z Kasią i uważam za bardzo produktywny czas. Myślę, że zrobiliśmy dużo eksperymentów. Właśnie spróbowaliśmy też wydruku 3D. To jest nasz jakby pierwszy taki wydruk projektu. I myślę, że jeśli się uda, to w przyszłym semestrze też spróbujemy coś ciekawego wymyślić. Coś może nietypowego w tym wszystkim. A pani Kasiu, Dla jakieś mnie. kłody pod nogi rzucane były w tym Ja sobie ostatnim? sama je rzucam bardzo często. Takie mam wrażenie, że sama komplikuje niepotrzebnie pewne sprawy. Czy było coś takiego, co bardzo sprawiało trudności? Nie, ja właśnie odwrotnie niż Rafał. Mnie cieszyło praca w grupie i naprawdę to mi sprawia przyjemność. Ja lubię, jak ktoś ma jakiś kontrargument, lubię dyskusję i wielokrotnie to podkreślałam tutaj na
na wydziale, że właśnie dla mnie ważna jest ta dyskusja i ja się bardzo cieszę, że tutaj możemy prowadzić ją zarówno między sobą, jak i z prowadzącymi. Czy coś było takiego, co mnie zaskoczyło jeszcze? Trochę odpowiedziałam o tym malowaniu farbami wcześniej, że to było takie zaskoczenie, ale to nie była kłoda pod nogi, to było po prostu wyzwanie, z którym musiałam się zmierzyć. Niczego sobie takiego nie przypominam, żeby coś. Tak jak mówię, wszystkie problemy, które sobie wygenerowałam, to byłam odpowiedzialna ja, bo fiksowałam się na jakimś punkcie i staram się tego oduczyć. Dlatego też właśnie praca w parach dużo mi w tym pomaga, ponieważ ta druga osoba ma ten moment, w którym mówi Katarzyna, przestań. To już Myślę, jest dobre, to już po prostu dalej nie brniemy w to. pani Kasia powiedziała coś bardzo prawdziwego, moim zdaniem, a mówię już z kilkunastoletniego doświadczenia osoby projektującej, że projektowanie w pojedynkę często jest faktycznie pułapką, bo dochodzimy do ściany i zaczynamy się, mówiąc kolokwialnie, kręcić wokół własnego ogona, gdy tymczasem projektowanie z kimś zawsze daje jakieś możliwość odbicia. A oczywiście. Projektowanie też jest zawsze konfrontacją osobowości. Ktoś ma większe, ktoś ma mniejsze ego projektowe, więc nie zawsze jest to łatwe. Należy starannie dobierać swoich partnerów projektowych, bez wątpienia, żeby nie tracić zbyt wiele energii na bezproduktywne kłótnie. Ale moim zdaniem jest to absolutnie kluczowe, żeby projektować z kimś. To jest przynajmniej z mojego doświadczenia recepta na udany projekt. Co ciekawe, bardzo często jest tak, że jak klient, dla którego coś projektujemy, wraca do nas z uwagami, to dochodzimy do wniosku, że projekt po wprowadzeniu tych uwag jest lepszy. Czyli ja bym jakby poszerzył jeszcze ten duet projektowy, nazwijmy go w ten sposób, architekt plus architekt, o osobę trzecią z zewnątrz, dla której projektujemy. I wbrew pozorom słuchanie uważne tego, kto ma coś do powiedzenia, dla którego projektujemy, jakby niezależnie od skali, jest też kluczowe, żeby efekt finalny był zadowalający. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, Marysia, w tej sprawie, w tej kwestii? Ja jak zwykle jestem twoim echem, więc nawet nie muszę nic dodawać. Myślę, że to wszystko tak naprawdę, co mówisz, możemy też zamknąć trochę z tym magicznym słowie kontekst, które tak często się pojawia na naszych korektach, żeby słuchać miejsca, słuchać ludzi i słuchać tego, co nawet zieleni, która jest dookoła nas i starać się ją zachować, prawda? Tak podsumowując może już nasze spotkanie, dostałam tutaj pytanie na czacie, które teraz Państwu odczytam. I bardzo bym prosiła o odpowiedź. To jest bardzo ciekawe pytanie, więc przeczytam je z wielką ekscytacją. Uwaga. Wyobraźcie sobie, że otrzymujesz najdziwniejsze zlecenie projektowe. Możesz wybrać dla realizacji Twojego projektu dowolne miejsce na świecie. Masz również nieograniczone finanse. Rzadkość w tym zawodzie. I jeden, jedyny warunek. Musisz stworzyć obiekt, który będą podziwiać pokolenia. Co zaprojektujesz i gdzie? Mam ochotę kogoś do odpowiedzi wysłać pierwszego, ale pozwolę Państwu zadecydować, kto pierwszy odpowie. To ja może pierwszy odpowiem. Jest to bardzo trudne pytanie. Kopnie trudne. Bardzo, bardzo trudne pytanie. Ale myślę, że miejsce Oslo, tak bym, może niedaleko właśnie opery w Oslo. Tylko co to byłby za budynek? Nigdy jeszcze nie projektowałem muzeum, więc może to właśnie muzeum będzie. Czego jeszcze to będzie muzeum, jeszcze nie wiem, ale myślę, że muzeum tutaj. Nie wiem jak Kasia, ale też i bliskie Osla tutaj jest serca. To jest bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że się nie spodziewałam, ale tak myśląc na szybko, ja zaczęłabym od poszukiwania ciekawych materiałów, może jakieś eksperymenty materiałowe, czyli wymyślenie nowego materiału, który będzie w ogóle znakiem tej epoki, który będzie w powiązaniu z kontekstem. A gdzie bym projektowała? Tak naprawdę w Krakowie. Ze względu na to, że jest to miasto, które pokochałam, jak tutaj przyjechałam, więc chciałabym tutaj i dochować się do kontekstu, i po prostu wymyśleć coś nowego, czy jakiś materiał, czy technologię tego budynku, który po prostu
byłby takim znakiem. Ja bardzo lubię nowinki technologiczne, bardzo lubię eksperymenty materiałowe. To też widać po moich projektach i makietach, gdzie próbowałam i pianki styropianu, pleksi, sklejki, druku 3D. Także tutaj chciałabym w tym kierunku iść. Ale jaki byłby to budynek? Rafał zabrał mi muzeum, a faktycznie mnie też będzie to opera. Bo tutaj też zapytałam się pana profesora Ingardena kiedyś, czy na pracę inżynierską mogę zrobić operę. On oczywiście zrobił wielkie oczy i pamiętam, że powiedział, że jest to zbyt ciężki projekt. Ja mu nie uwierzyłam, powiedziałam, że wrócimy do rozmowy na czwartym roku, ale w momencie, kiedy byłam w Oslo w operze, powiedziałam, nie ma opcji. Być może na magisterce, być może później potrzebuję po prostu tego doświadczenia, zdobyć więcej. A ty, Mikołaj? Odbić to trudne pytanie do Państwa, bo Tak, to jest bardzo trudne pytanie. Ja bym Bardzo trudne pytanie. przygotowałem sobie taką odpowiedź na szybko, że chyba nie byłbym w stanie zaprojektować budynku, który jest tak bardzo niedookreślony, nie ma żadnych obostrzeń, bo to jest naprawdę trudne. Jak nie ma żadnego kontekstu, żadnego wymagającego klienta ani napiętego budżetu, to wtedy ta wyobraźnia zaczyna pączkować w każdą stronę i się rozpływać. Ale ja bym paradoksalnie odpowiedział, wasze przykłady są oczywiście, czy wasze marzenia są oczywiście świetne. Natomiast wydaje mi się, że takim budynkiem, który ja bym chciał zaprojektować, byłaby jakaś porządna mieszkaniówka. Dlaczego? Dlatego wydaje mi się, że ten typ budynku, jeśli jest zrobiony dobrze, ma szansę faktycznie żyć długo. I to, co lubię w budynkach mieszkaniowych, to jest to, że kolejne pokolenia, które te mieszkania przejmują czy zasiedlają, użytkują w trochę inny sposób mieszkania, je przerabiają i dokładają jakby swoją kolejną warstwę. I zasadniczo jest bardzo trudno zaprojektować taki budynek mieszkaniowy, który wytrzyma próbę zmieniającego się świata i kolejnych pokoleń, które mają kompletnie inne potrzeby, no, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko trochę przyspiesza. A jeśli chodzi o lokalizację, ja bym wybrał jakieś ukraińskie miasto, które jest solidnie zniszczone przez wojnę, bo oni tam po prostu potrzebują mieszkań teraz. Bardzo piękna odpowiedź i poruszająca. W ogóle bardzo ciekawe jest to pytanie i też mam wrażenie, że to jest taki trochę mały wizjer w to, jak Państwo myślicie o architekturze i co Was cieszy. I jest to też taki sam wizjer we mnie. I ja z kolei myślę, że takim marzeniem byłaby twórcza adaptacja jakiegoś budynku historycznego, bo trochę obkręcam wtedy ten problem z kontekstem i nadaję go sobie. I jednak takie podtrzymywanie dziedzictwa, ale właśnie w taki nowoczesny, twórczy sposób, nadawanie nowego życia, dodawanie tym budynkom większych możliwości, że ludzie tam będą przychodzić, że będą go użytkować. Nic mnie bardziej nie smuci niż przepiękne, stare budynki, które niszczeją i w których nic się nie dzieje, jest jakaś niejasna sytuacja prawna i nikt nie wie, i konserwator się boi albo nie wie, co zrobić. I to by było chyba moje największe marzenie, po prostu totalna renowacja z jakimś może twórczym extension gdzieś. I to myślę, że to by było, żeby kolejne pokolenia jeszcze i te wstecz, i te w przyszłość mogły korzystać z tego budynku. Więc myślę, że to moja odpowiedź. Bardzo Państwu dziękuję za naszą rozmowę. Było mi bardzo miło z Państwem porozmawiać. Mam nadzieję, że nasze pytania nie były za trudne i nie były zbyt groźne. Państwa pytania były i groźne, i trudne, to muszę powiedzieć, ale bardzo miło było na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy na koniec macie jeszcze Państwo coś do powiedzenia. Myślę, że tutaj niektóre pytania też mnie zaskoczyły, zwłaszcza to ostatnie, ale to są bardzo ważne pytania, które tutaj wybrzmiały i mam nadzieję, że też osobom, które będą chciały tutaj studiować, zastanawiają się nad wybraniem kierunku architektura, trochę udało się nam przybliżyć, jak wygląda nasze naturalne środowisko, które jest skomplikowane, ale jest piękne. Także szczególnie to mogę zaprosić po prostu. Jeśli tylko macie taką myśl, żeby tutaj studiować, to naprawdę zapraszamy. Ja chciałem jeszcze na koniec Wam zadać pytanie, króciutkie i na luzie.
Wynika jasno z naszej rozmowy, że macie mnóstwo roboty. A okres studiowania mnie osobiście kojarzy się również z takim jednym z przyjemniejszych momentów życia. I chciałem was zapytać, czy wy macie jakiekolwiek życie poza studiami? Jak to u was wygląda? Czy znajdujecie jeszcze czas, energię i siłę, żeby się spotkać? Czy się w ogóle spotykacie ze sobą? Jakby podczas sesji jest ciężko znaleźć ten czas, ale jak już się robi luźniej, to tak nowe znajomości ze studiów, super ludzie tutaj studiują, więc spotykamy się, zwiedzamy Kraków, wybieramy się gdzieś też w inne miejsca. Tak naprawdę uczymy się cały czas tutaj. Czyli nie jest źle, mówiąc Nie krótko. jest źle, nie jest źle, naprawdę. Jakoś. Te wspomnienia ze studiów to nie będzie tylko kalka i komputer. Mam Zdecydowanie nadzieję, mam nadzieję. nie. To bardzo dobrze. To dziękujemy w takim razie Państwu bardzo za rozmowę i Dziękujemy zobaczenia również. w budynku D. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.